Tak to wszystko ładnie kompaktowo wygląda po złożeniu. Jak widać, mamy właśnie 36 litrów zapakowanym tym wszystkim, co umożliwiłoby mi nawet tutaj, jakbym miał taką fantazję, właśnie postanowił zostać na noc, to jest decyzja, ja się tutaj rozkładam, mam schronienie, mam izolację, mam śpiwór, w którym komfortowo się wyśpię, mam co zjeść, gdzie ugotować sobie nawet herbatę, trzeba się przyrządzić swoją fasolkę. Mam rzeczy do dogrzania, wiem, że zimno mi na pewno nie będzie. Mam rzeczy na zmianę. Jutro mógłbym wrócić i środki czystości, co ważne, więc jutro mogę z powrotem wrócić do ludzi. Nikt się nawet nie skuma, że postanowiłem tą nockę wziąć tak bardziej urlopowo przeżyć, jeżeli by można określić niespodziewany brak powrotu do domu, przenocowania gdzieś w terenie i rano z powrotem powrotu do pracy właśnie w takim klimacie. Kilka razy mi się to zdarzyło, bardzo odświeżające wrażenie, więc też polecam. No i co? To byłby pomysł na dzisiejszy materiał. Cześć, dzień dobry, witam i czołem. Dzisiejszy odcinek to znowu pogadanka między przestrzeniami. W tej mojej właśnie serii, którą tutaj usilnie, konsekwentnie próbuję robić. To konspekt, nie czytam punkty. Taki styl na razie. Dzisiejszy pomysł na odcinek to recenzja plecaka Milteka Assalut Pack Large, jak go określają, 36 litrów, więc recenzja plecaka, a co się za tym idzie i co jest ciekawsze, wprowadzenie do tematu tak zwanego plecaka awaryjnego, nazywanego też plecakiem ucieczkowym, 72-godzinnym, czy z angielskiego bobem, back out back i czy z naszego polskiego bisem, bierz i spadaj, tak powiem kulturalnie, jakoś lżej, bo chcę, żeby kanał był przyjazny dzieciom, więc bez kombinowania. No i to będzie właśnie recenzja plecaka przyczynkiem właśnie do omówienia właśnie czegoś takiego jak właśnie plecak awaryjny. Jest to rzecz, gdzie my w naszych bezpiecznych, plastikowych czasach raczej sobie o takich rzeczach na co dzień nie myślimy, więc, ale coś takiego generalnie istnieje. Jak ktoś się interesuje właśnie tak leciutko outdoorem, właśnie survivalem, czy bushcraftem, czy taką turystyką minimalną, to w pewnym chwili tak właśnie bierze się pod uwagę właśnie, żeby gdzieś tam być jakoś spakowanym, gdyby szybko trzeba było wyjechać, niekoniecznie ratować życie, ale właśnie w piątek wieczór nie wracamy do domu, jedziemy pod namiot, ciach, bierzemy spakowany plecak, wiemy, że wszystko tam mamy, co potrzeba, jest to plecak właśnie pomyślany. Więc tak, patrząc na mój konspekt, lecimy, więc ten plecak, ja za chwilę później tam przedstawię statyw, jak będę go rozbierał, wypakowywał, więc tutaj mogę, a przecież dobra, jestem teraz już ładnie techniczny, mam statyw, kolanówek. Więc ten plecak generalnie jest to budżetowy plecak chińskiej produkcji o pojemności około 36 litrów. Jak widać, leciutko o zacięciu militarnym, o czym świadczą tutaj właśnie te molowe kieszenie, molowe taśmy, nie występujące raczej właśnie w zwykłych plecakach turystycznych z Decathlonu. Raczej na pewno nie. No i generalnie chciałem przeprowadzić, zrecenzować produkt dla osób, które nie chcą wydawać milionów monet na drogie plecaki kultowego V-Sporta, czy też jakieś customowe. Teraz jest moda, że nie kupujemy seryjnych rzeczy, niech to będzie jakoś tam zrobione, zdefiniowane pod nas. No i chcę mieć produkt, który mogą po prostu ciorać sobie wszędzie bez jakiejś tam spiny, że super drogi za kilkaset złotych plecak gdzieś tam się urwie, przerwie, wybrudzi jakoś haniebnie, generalnie uwali błotem. Nie, to jest takie coś, że generalnie kosztuje, od razu mówię, w okolicach tam 100 zł, troszkę ponad i generalnie jeżeli nawet intensywnie będziemy korzystali przez niego przez sezon, to możemy na drugi sezon wydać drugie tyle i będziemy mieli coś nowego. Plecak jest bardzo przemyślany i niech o tym świadczy fakt, że mówimy tutaj o plecaku konstrukcji chińskiej, a o popularności produktu może świadczyć właśnie fakt, że w czasie ostatniego marszu przez Bory Tucholskie było nas 300 osób, więc jest to całkiem fajna, duża próba właśnie leśnych takich ludzi, łazików. Populacja tych 300 osób podzieliła się mniej więcej na dwie połowy, połów może być więcej niż dwie, nie wiem, dobra.
W każdym razie ten podzieliła się mniej więcej na dwie grupy, o, tak już ładniej. Grupę, która miała właśnie takie właśnie miltekowe plecaki bądź ich klony, bo to jest Chińczyk generalnie, więc kilka innych produktów też je sygnuje swoim logiem. I druga grupa, druga połowa, która miała właśnie plecaki dekatlonowskie, które też uważam, że są bardzo ciekawe, warte osobnej recenzji. No i w związku z tym, co jeszcze chciałem dodać, tak, dlaczego podjąłem się akurat recenzji tego plecaka i w czym ona by była troszkę różna, inna od recenzji, która do tej pory na innych kanałach patrzyłem. Przede wszystkim ja czuję się mocny recenzując tutaj tego sprzęta, ponieważ ja go mam 4 lata, to nie jest żaden unboxing albo kupiłem plecak, mam go już miesiąc i no, mogę co nieco powiedzieć. Ja go mam 4 lata, zjeździł ze mną do wszystkich, po wszystkich noskach w lesie, tych letnich, na zimę trzeba niestety się wziąć dosprzęcić. Oraz co zrobił? Był ze mną w Czarnobylu, więc świeci w nocy, można się doświetlić. Był na Odysei Bałkańskiej, o której ostatnio wspominałem i będzie ze mną na Białorusi, taki się właśnie go pewny czuję. Plecak ten w tej chwili obecnej wziąłem go po prostu tak, jak stał właśnie u mnie w domu, dlatego nie jest przygotowany do recenzji jako sam plecak. Jest to plecak w wersji właśnie spakowanej, natychmiastowej, gotowej do właśnie w weekend. To najczęściej się zdarza, że nie wracam do domu, gdzie siedzimy właśnie i to już wiem, że ze mną w samochodzie jest. Więc to w wersji takiej spakowanej na wypady do lasu. Oraz takiej wersji, że aha, dzisiaj nie wrócę do domu, bo coś tam, no przykładowo nawet w pracy się już nie nieraz zdarzało. Statystyka robi swoje, że tutaj wyszło na to, że jeżeli nie jesteśmy jakoś mega, pomysłu nie mamy, no to tutaj kurczę właśnie nasze ten projekt ma pomysły i może tak przez 2-3 dni gdzieś wyjedziemy do innego miasta, innej części kraju i tam pobytujemy. Więc jest to też, jeżeli on jest leśny, to on tym bardziej jest hotelowy. Po prostu no, wyglądamy troszkę egzotycznie, jak się meldujemy w recepcji, ale w środku ma wszystko to, żeby mieć te 72 godziny właśnie takiej autonomii. Łącznie tutaj mam z wodą i jedzeniem nawet. Więc robiąc recenzję tego plecaka, robię też od razu, pokazuję coś właśnie, co jak na początku filmu wspomniałem, miłośnicy właśnie tutaj survivalu bushcraftu nazywają właśnie plecakiem ucieczkowym, 72-godzinnym, bobem, bisem. Więcej określeń nie pamiętam, ale wszystkie mi się bardzo podobają. I teraz tak, przejdźmy do tego, co to jest i po co w ogóle jakiś właśnie plecak awaryjny. Przecież wszystko można kupić, jakby była jakaś szaleńcza potrzeba. Otóż tak, sytuacja jest taka, że my żyjemy teraz w bardzo z pozoru bezpiecznym czasie. Od 70 lat praktycznie nie wydarzyło się w naszej stronie Europy właśnie jakieś masowe wojny, takie pomiędzy państwami, konkretnie blokami kulturowymi, cywilizacyjnymi. Wyjątek oczywiście będzie stanowiła wojna w Jugosławii, która dała w nowych czasach takie wspomnienie, że to nie jest nic pewnego, że jednak okresy wojny i pokoju to jest sinusoida, że to było, jesteśmy na jakiejś tej sinusoidy w jakimś punkcie. Szczęśliwie od 70 lat pod kreską, jeżeli idzie o skalę działań wojennych. No ale historia pokazuje jasno po prostu, że to nie jesteśmy w oryginalnych czasach, gdzie po prostu to się skończyło i jest. Musielibyśmy chyba wszyscy nie żyć, żeby tak było. Tak, troszkę się zgubiłem, czy się nie zgubiłem? Więc tak, sytuacja jest taka właśnie, że żyjemy w pozornym świecie właśnie dobrobytu. Mamy oparte nasze bytowanie o często wartości, niestety w życiu o pieniądz. Póki jest pieniądz, możemy kupować, jest bezpiecznie. Ale taka sytuacja może się zmienić diametralnie w 10 sekund i ja nie bez powodu to mówię, w ogóle pomysł na odcinek był spowodowany jedną piękną sobotą, która w sumie bardzo dała mi do myślenia i całe szczęście dała też inspirację. To jest pomysł na następną pogadankę. Więc tak, przerwa techniczna, żeby mi się telefon nie zagrzał jak poprzednio i będę mógł przejść do następnego bloczku. Więc jakieś wyobrażenie o nie tylko nietrwałości, nieciągłości naszego codziennego życia, które tak często bezrefleksyjnie przechodzimy z dnia na dzień.
Może u mnie taka świadczyć może u mnie sytuacja, która nastąpiła 6 lipca 2019 roku. Kiedy to 6 lipca wypadało akurat w sobotę, więc ja przybywałem w tą sobotę sobie elegancko w domu, na luźnych domowych ciuchach i nie robiłem nic specjalnie konkretnego, pełen chill, nic ciekawego. No i wtedy nagle zacząłem słyszeć właśnie jakieś dziwne, narastające, najpierw buczenie, później w ciągu 2-3 sekund huk dziwnego silnika odrzutowego i po jeszcze następnych 3-4 sekundach okazało się, że przerodził się w przeraźliwe wycie, taki scream, po angielsku mi się od scream jetta chyba najbardziej słowo kojarzy. I w tym momencie po kilku sekundach przeleciały kilkadziesiąt metrów nad moim blokiem samoloty wojskowe. Właśnie jak wspomniałem, po prostu huk był niesamowity. Ludzie wybiegli na... Ja wybiegłem na balkon, zobaczyłem, że ludzie wybiegają na balkon. Po prostu w kilku samochodach się uruchomiły autoalarmy, więc wyobraźcie sobie o skali tego boomu dźwiękowego. Oraz ludzie zaczęli wychodzić też właśnie na parking powoli. I w tym momencie dodatkowo po tym wyjściu właśnie na balkon usłyszałem strzały karabinowe. No tak będzie prawdopodobnie wyglądało właśnie, gdy jeżeli coś by się mogło zacząć, to nie będzie długo przygotowywane, żebyśmy mogli sobie zrobić zapasy, pomyśleć co i teraz. I co ja wtedy zobaczyłem? Zobaczyłem właśnie ludzi, którzy nie mają żadnego absolutnie pomysłu na niecodzienną sytuację. Wyszli na balkony, wyszli na parking. Wzrok w niebo, no i patrzymy co się dzieje. No generalnie absolutny brak pomysłu na sytuację jest tak była niecodzienna. Więc to jest taki eksperyment myślowy. Wróciłem do domu po parunastu minutach, chyba było sporo telefonów gdzieś po władzach, ponieważ pojawił się komunikat na stronie właśnie Pruszcza Gdańskiego, że był to przelot samolotów wojskowych, które właśnie były zamówione. Zamówiony przelot na rocznicę obchodów katastrofy MiG-29, który właśnie w 2018 roku się rozbił. Zginął też tragicznie pilot tego MiGa. No i się okazuje, że on był właśnie zameldowany, no w każdym razie pochowany w Pruszczu Gdańskim właśnie i stąd tak niecodzienne w tym małym naszym miasteczku właśnie wydarzenie. Przerwałem na chwilę, taka przeszkadzajka generalnie. Zobaczcie, z jakimi problemami łączy się robienie materiałów, jaka to jest improwizacja. Ktoś przyjechał, zobaczył, że pojechał za daleko. Ja wiedziałem, że wjeżdżam w miejsce, gdzie nie powinno się wjeżdżać samochodem, jeżeli chce się o własnych siłach wyjechać, właśnie żeby mieć tą jakąś w miarę pewność tutaj właśnie intymności. Tylko ja i wy. Prawie 400 osób już, jeżeli idzie o tych właśnie stałych widzów. Tak, dobra, nie rozpraszać się, bo się rozpraszam. Tak więc okazało się, że właśnie przelot był związany z obchodami właśnie katastrofy właśnie MiG-29. No i tyle, generalnie można wrócić do swojego z powrotem sobotniego życia. Ale to już nie do końca, już wrażenie, mówię, ten wrzask po prostu tych silników był niesamowity, więc już wrażenie zostało po prostu takie, że jesteśmy wyrwani trochę z tej naszej codzienności. I pojawiła się też taka właśnie refleksja myśl, co byśmy zrobili, gdyby to nie były obchody. No właśnie jeżeli nasz wschodni sąsiad zdecydowałby się jednak poprawić swoje granice państwowe pod bardziej swoją wizję świata. Jesteśmy raptem 5 minut lotu w Pruszczu Gdańskim od granic obwodu kaliningradzkiego, granic Rosji. I czy nigdzie nie powinniśmy mieć w głowie właśnie nawet takiego zalążka na wszelki wypadek właśnie jakiegoś tam scenariusza postępowania właśnie, jeżeli sprawy by przybrały raz na życie, coś takiego będzie pewnie miało miejsce, ale raczej oby nie. Właśnie gdyby przybrały tak mało prawdopodobny scenariusz, na chwilę obecną nam się wydaje właśnie, że nagle świat się zmienia w 10 sekund nie do poznania. I tak wtedy to
jest indywidualne, to jest indywidualna sprawa do przemyślenia w sumie każdego z nas w miejscu i dostosowana do tego, gdzie się znajdujemy. Jak wspomniałem, Pruszcz Gdański, no tak naprawdę to leżymy obok, mieszkam obok bazy wojskowej, niedaleko jest rafineria, lotniska cywilne, wojskowe. W Gdyni mamy to, co zostało z naszej marynarki wojennej, taki smutna refleksja. Więc do granicy, jak wspomniałem, jest kilkadziesiąt kilometrów z Rosją. Więc tak naprawdę świadomie musimy sobie zdać sprawę, my właśnie z tego tutaj obszaru, że my nie żyjemy na obszarze, w którym, że nie jest to obszar na przeczekanie. Czeka nas akcja, ewakuacja. Szansę mamy tylko i wyłącznie prawdopodobnie wtedy, jeżeli my się kapniemy, że coś się dzieje i wykonamy jakiś ruch w ciągu tych pierwszych kilku minut, w których sąsiedzi będą się patrzyli dookoła właśnie na niebo, co się dzieje. Ponieważ jest to ostatni moment, żeby uniknąć korków, jakichś masowych właśnie wyjść na ulicy, blokad tych ulic. To powinno wyglądać, że w tym momencie jak właśnie ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Bezpiecznie byłoby dla mnie, gdybym chwycił ten swój plecak, w którym wiem wszystko, co mam, 72 godziny na bezpiecznie, autonomicznie. I po 10 minutach od podjęcia decyzji opuszczam granicę miasta, idę gdzieś do jakiegoś właśnie swojego punktu ewakuacji wymyślonego. Bo to jest tylko sytuacja hipotetyczna, bardzo mało z naszego punktu widzenia prawdopodobna, jakkolwiek wydarzenia w 2013 roku na Ukrainie też jasno powodują, że ja wtedy w życiu bym nie powiedział, że światu może opłacać się kolejna wojna, że raczej chodzi o kredyty, o to, żebyśmy sobie żyli w jakiejś złotej klatce po prostu i na to wszystko zarabiali albo to przejadali. Więc to jest właśnie taka iskra, idea takiego plecaka ucieczkowego, jaki jest jego zamysł. Tu oczywiście wchodząc w osoby, które się bardziej tematem jeszcze interesują, no to mamy właśnie, że inaczej będzie wyglądał plecak taki awaryjny powrotu do domu. Samochód się zepsuje i jestem kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od domu przy różnych warunkach atmosferycznych, inaczej plecak ucieczkowy na zasadzie, że wychodzę z domu z zamiarem powrotu, inaczej taki, że wiem, że wychodzę, żeby nie wrócić. Ale mówię, to są już takie szczegóły właśnie bardziej do dyskusji, do obejrzenia tego gdzieś może na innych kanałach. Ja właśnie tutaj chciałem tylko zapodać taką ideę właśnie, że coś takiego właśnie jak plecak awaryjny jest i pomyślmy sobie, czy to nie jest aż taki bezsensowny pomysł, żeby w tym przedpokoju właśnie taki plecak właśnie spakowany, także biorę w rękę i wiem, że mogę sobie z tym wyjść, nie jest głupim pomysłem. No na co dzień, jeżeli się nie przyda do ratowania życia przed końcem świata, no to mnie się przydaje po prostu właśnie, że mam ten luz, że w każdej chwili podejmuję decyzję, gdzieś jadę, gdzieś idę, on jest na plecy i wiem, że wszystko mam. Najwyżej czasami jest troszkę za ciężko. Zacznijmy od tego, co w takim plecaku jest najważniejsze. I tak, to nie są komory, gdzie się pakujemy, podziałki, organizery i tak dalej. To jest fajne później przy organizowaniu tego plecaka. Ale plecak to jest narzędzie. To jest narzędzie, które będzie przynosiło nasz sprzęt na naszych plecach. I my musimy wiedzieć, że będzie to komfortowe i będzie zdawało radę. Będziemy w stanie właśnie z takim czymś chodzić. Więc zaczniemy tu opis plecaka od pleców. Czyli system nośny. Mamy tutaj grube, gąbkowe pasy, usztywnione, wzmocnione dodatkowo taśmą. Ja, jak wspominałem, ten plecak mam 4 lata, więc one dały radę, nic się nie wydarzyło, a plecak często był przeciążony i potrafiłem w niego spakować 8 kg, to ma tak zazwyczaj właśnie, jak się chce czuć pewnie i bezpiecznie. Potrafiłem go przeciążyć do 13 kg i dobrze, że się nic nie stało, bo nawet bym nie miał prawa mieć pretensji do nikogo. Mamy więc tutaj takie dodatkowe D-ringi, do którego możemy sobie coś przyczepić. Jak wspomniałem, właśnie on ma zacięcie takie militarne, więc jest dużo takich gadżetów około taktycznych, ale to się przydaje. To się przydaje, jeżeli ktoś ma pomysł właśnie na tego rodzaju sprzęt. Plecy są tutaj ładnie taką gąbką i siateczką 3D mesh, jak to się ładnie nazywa, patentem obszyte. W związku z tym one są usztywnione w stopniu umiarkowanym. Nie czuć, że coś nas tu przebija właśnie od komór, gdy mamy je załadowane. Do tego mamy tutaj pierwszą komorę na camelbaga, czyli na ten pojemnik z wodą, który możemy sobie wziąć rureczkę i nie musimy nic wyjmować butelek z plecaka i możemy sobie takie 2-3 litrowego camelbaga tu wsadzić. Mamy zapas wody, nie zabiera realnej przestrzeni w środku. Ja z camelbaga nie korzystam. Z powodów, gdzie może kiedyś powiem, bo tutaj ta rysja to się przedłuży po prostu i będzie rozmową o wszystkim. Co za to mam tu włożone?
przy takim plecaku awaryjnym. Generalnie nie możemy wierzyć w gadżety w postaci tam GPS-y, mapy cyfrowe, komputery, no nie weźmiemy ze sobą, czy niech to będą tablety i telefony z GPS-em. Sam już nieraz byłem w miejscach, gdzie sygnał był na tyle słaby, że ten GPS po prostu w ogóle nie dawał rady, a najszybciej nam telefon się wyładuje generalnie i będziemy pozbawieni jakiejkolwiek orientacji w terenie czy znajomości. Więc ja tutaj mam dwie mapy. Mapę bezpośredniego mojego otoczenia zamieszkania, mapa właśnie dla piechurów 1 do 25 tysięcy. Na co dzień korzystam z niej jako przewodnika do wycieczek, a w sytuacji właśnie takiej awaryjnej może być po prostu momentem, gdzie możemy rozłożyć, zobaczyć, gdzie jesteśmy, ile kilometrów jest do przejścia w jakiś punkt i ocenić realność właśnie takiego wyjścia. Jeżeli jedziemy gdzieś samochodem, no to też w jakiś punkt taki ewakuacyjny to nie może być ustalony, że jak tam się wojna na północy zacznie, to pojadę do Krakowa, bo raczej tam nie zdążymy dojechać, zanim nie zaczną się jakieś blokady i inne rzeczy. Więc trochę dalsze otoczenie, Bory Tucholskie w tym wypadku, też okolice właśnie Trójmiasta, tylko Bory Tucholskie, mapa już w godniejszej skali 1 do 150 tysięcy, typowa skala samochodowa. Dzięki którym też właśnie przy braku prądu i jakichś właśnie gadżetów cyfrowych możemy sobie właśnie zaplanować jakiś punkt, gdzie byśmy się chcieli udać. Do tego mi się tutaj mieszczy jeszcze bardzo fajna rzecz, przydatna. Tak zwane poddupniki. Czyli właśnie kawałek karimaty wycięty robi za dodatkowe usztywnienie tych pleców. Więc to jest tyle, jeżeli idzie właśnie o część tutaj właśnie tą przylegającą bezpośrednio do pleców. Już mamy jakieś wyposażenie, jeszcze ono nic nie waży, jeszcze nic nie zajmuje, ale zimą, jak mamy minus ileś stopni, czy nawet jesienią, na tym usiądziemy i to mamy już realny dodatek do wygody bytowania. Teraz przejdziemy do, zmienimy kadr, żeby było jakoś ładniej i zmienimy tego i obrócimy go, pokażemy teraz przód. Więc czym się charakteryzuje ten plecak z zewnątrz, jakie daje nam możliwości? Więc jak widać, on przede wszystkim charakteryzuje się możliwością przytraczania rzeczy. W tym wypadku tutaj mamy plecak właśnie taki, żeby był i do lasu, i do hotelu. No bardziej z naciskiem na las, jak widać. Więc mamy podstawową trójkę, świętą trójkę sprzętu. Tutaj mam plandekę, tarp, który sobie mogę rozwiesić albo rozłożyć w różnych konfiguracjach, więc mamy pod czym spać. Tutaj mamy karimatę, więc mamy nad czym spać, izolacja, bardzo ważna rzecz. Oraz mamy tutaj na dole dotroczony, też mam od dołu, śpiwór. To jeżeli idzie o rzeczy zewnętrzne. No, ja nie lubię troczenia rzeczy. Kiedyś lubiłem, bo to fajnie wygląda. Jest człowiek taktycznym winogronem, widać, że zna się na rzeczy i łapie klimat. Tylko że generalnie z biegiem czasu no to troczenie zrobiło się kłopotliwe. Gdzieś jedziemy w pociągu, w autobusie, tym wszystkim zahaczamy generalnie o wszystko. Jest trudniej to spakować, łatwiej coś zgubić. Więc lepiej się tak naprawdę korzysta z plecaka większego, który ma spakowane to wszystko do środka, niż właśnie takiego obtroczonego. No ale z drugiej strony tutaj mamy 36 litrów, które jest doprowadzone do takiej postaci, że możemy właśnie te 72 godziny gdzieś sobie wybyć, więc kosztem może komfortu noszenia, ale się da. Więc generalnie tutaj możemy na szybko to odczepić za pomocą taśm kompresyjnych, które są właśnie załączone w zestawie. Plecak już jak widać, prawda, wygląda bardziej komfortowo. Jego charakterystyczną, o mój cień, jego charakterystyczną cechą jest też to, że jest cały obszyte taśmami systemu MOLE. Jest to standard wojsk amerykańskich na 25 mm szerokości paski. Fabryczne są tutaj te czarne. Całą resztę sobie dodałem, zrobiłem sam. Punktów po prostu mocowań właśnie się robi wtedy nie może być niedużo. Jest to bardzo wygodne właśnie, jeżeli jest tak potrzeba do tego troczenia, bo nie powiem, jeżeli komuś się to podoba, jeżeli jest właśnie taka potrzeba. I teraz tak, zaczniemy od komory głównej, która jest też w sumie bardzo ciekawie wymyślona, ponieważ pomimo, że plecak wygląda taktycznie, wojskowo i w ogóle, to jest też pomyślane, żeby przy codziennym użytku był jak właśnie najwygodniejszy, dlatego też ten plecak, komora główna, otwiera się jak walizka, w sposób walizkowy. Dostęp do komory głównej umożliwiają nam tutaj zamki, które znajdują się dwa na każdym zamku błyskawicznym. Otwierają się do samego dołu.
dzięki temu umożliwiają eleganckie podejrzenie, dostanie się do zawartości właśnie swojej tej komory głównej. No i teraz tak, to by była komora główna, więc ona jak widać się tutaj składa z tej przestrzeni, w której mam różne rzeczy. Będę je za chwilę opisywał. I w przestrzeni tutaj organizera takiego siatkowego. Więc jak już jesteśmy w komorze głównej, no to wypadałoby może powiedzieć po prostu, co tam mam. To też będzie właśnie jakiś punkt tego, jakby ktoś się chciał spakować do lasu, jaka konfiguracja na 100% daje radę i jeszcze nigdy niczego mi nie brakowało. To chyba zmiana kadru, będę tutaj wyjmował i pokazywał. Najważniejsza rzecz to... O, teraz jest moment, żeby powiedzieć, z czego ten materiał, ten plecak jest zrobiony. To jest podejście do wilgoci, do opadów atmosferycznych. Plecak jest wykonany z materiału nylonowego, określenie 1000D, jeżeli ktoś tam lubi jakieś technikalia poczytać sobie, z czym to się wiąże. Oraz jest powleczony od środka gumą PCV. Daje to generalnie odporność na mrzawki, ale tak naprawdę dawałoby też radę na odporność od deszczu. Jedynym problemem jest to, że mamy w żaden sposób niezabezpieczone zamki, więc jeżeli będzie jakaś ulewa, to parę minut mamy spokoju, że to wytrzyma. Po paru minutach najprawdopodobniej będą zamki przeciekały. Dlatego jak widzicie, po latach doświadczenia wszystkie rzeczy jakieś krytyczne mam zapakowane dodatkowo w worki wodoodporne. Worki. Mam zapakowane worki. I tak właśnie, myśląc właśnie o tym, że może być deszcz, nie deszcz, no to podstawą takiego pakowania to jest pomysł na ochronę przed tym deszczem, czyli w tym wypadku w tej siatce, też zabezpieczonej przed wilgocią, mam kurtkę wodoodporną. Można lżej, można jakieś ceratowe rzeczy kupować i tak dalej, ale ta kurtka jest właśnie uniwersalna. Mam membranę generalnie, więc skoro mam, to nie będę kombinował z jakimś minimalizmem. Tylko tyle, że waży 480 gramów, skądinąd to wiem, więc jest troszkę cięższa niż takie najlżejsze foliowe właśnie okrycia. No ale doskonale nadaje się właśnie do pracy przy tym chodzenia jeszcze, że po prostu nie stoimy pod drzewem i się nie chronimy. To co widać u góry, to co odkryliśmy, nie mówić jak szeleści, to jest już moje drugie podejście do tego materiału, konkretnie tego kawałka, bo się właśnie okazało, że przecież jak będę mówił i będzie szeleściło, to nic mądrego z tego nie wyjdzie. Ukazuje nam się tutaj właśnie kieszonka, taka kosmetyczka mała, w której właśnie, jak nazwa sugeruje, mam kosmetyki. Jak dziś jesteśmy w terenie, bardzo ważne jest, że w końcu wyjdziemy do ludzi. Jak wyjdziemy do ludzi, to i nie będziemy pachnieli jak ludzie, to jakoś to przynajmniej na chwilę zamaskować. Więc nie jest to leśna rzecz, ale to jest zwykły dezodorant. Komary. To z kolei, jak już nie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy wśród zwierząt, komary to jest plaga w lesie. Nie dzik, nie wilk, nie ryś, żbik, kuna. To nas nie zje, tego nie spotkamy najprawdopodobniej. Spotkamy może insektów, które akurat one przy swojej ilości mogą nas szamać w całości. Więc to jest najważniejsza broń w lesie. Nie noże, nie karabiny, strzelby, pistolety, tylko właśnie... to się jakoś ładnie nazywało. No, nie pamiętam. W każdym razie właśnie taka ochrona przeciw owadom. Brak podejścia do wody, dojścia do wody, chusteczki nawilżane, milion zastosowań oraz typowa apteczka już. Mamy tutaj pastę do zębów, kremik, mydło naturalne, biały jeleń, żeby właśnie nie szkodzić przyrodzie przy okazji, jak się tam na jej łonie przebywa. Więc wszystko, co właściwie do higieny codziennej, porannej nam wystarczy w pełni, żebyśmy czuli się odświeżeni. Statyw, fajna rzecz, ale uczenie się kadrowania, co tutaj lepiej wygląda, żeby było wygodnie, niewygodnie, fajnie wyglądało, to, no to jest uczenie się, to jest proces, więc jesteśmy w nim razem. Niestety nie mam czasu, żeby się uczyć na sucho, powtarzać i w ogóle po prostu mam coś do powiedzenia, to będę mówił. Więc tak, zauważyłem właśnie przed chwilą, że mikrofon dużo słabiej zbiera ten porządny, który jest do kamery porządnej, tej przedniej.
czy raczej tylniej, więc wiem, że ten mikrofon pomimo gorszej jakości obrazu lepiej da radę. Więc tak, widzimy tutaj, widzimy. Po opisaniu właśnie części przeciwdeszczowej, ważną rzeczą jest właśnie czapka taka nie do spania, nie na zimę, tylko po prostu ochraniająca przed słońcem. Oj, to jest pomysł, a mnie tutaj kurczę razi słońce. No i tu właśnie czapka, jak widać, się przydała. Drugą najważniejszą rzeczą w takim plecaku jest mieć komplet odzieży na zmianę. Możemy wyjść z domu w różnym stanie, w różnych rzeczach, jak zajdzie potrzeba. Możemy wyjść sushi, ale wrócić, skończyć przygodę mokrzy, więc druga zmiana ciuchów, właśnie takich pełnoprawnych ze wszystkim na zmianę, to jest coś absolutnie wymaganego. Czyli mam tutaj właśnie bluzę, to jest moja leśna bluza, ten wojskowa, do tego mam t-shirta. Docieplenie, ekstremalnie ważna rzecz, ja Wam gwarantuję, że nawet jeżeli przejdziecie się, tak jak mi się zdarzyło w upałach, 30-stopniowych upałach, 25 km i później nagle usiądziecie i nic nie będziecie robili, to w tym upale, po zapadnięciu słońca, nawet jak temperatura będzie miała 25-24 stopnie, będzie Wam zimno. Z własnego doświadczenia wiem, że ludzie siedzieli na kąpielówkach, a ja po takim czymś po prostu siedziałem ubrany we wszystkim, co miałem. Więc mamy właśnie górę, mamy docieplenie i mamy dół w postaci kompletu też opakowanego w worku właśnie spodni. I to zapełnia nam tą komorę pierwszą całkowicie. Zajmuje miejsce, ale nie jest ciężkie. Teraz weźmy sobie, przejdźmy, pełna gramatyka, do siatki właśnie tej organizerze, za tą siateczką właśnie rozciągliwą tutaj. Tutaj mam komplet bielizny. Kąpiel bielizny na 72 godziny, na 3 dni, to jest taka też wersja hotelowa. Ja wiem, że można wziąć w jednej bieliznie, przychodzić tydzień. Nie wiem skąd to wiem, tak słyszałem. Ale w tym wypadku jest trochę za cywilizacją właśnie, że jednak możemy być wśród ludzi, więc to nie do końca jest leśne, to by mogło być mniejsze. To jest po prostu tak, żebym po każdym skończonym dniu przez te 3 dni mógł się przebrać w świeżą bieliznę. Na wypadek, gdyby coś jednak się wydarzyło z tym plecakiem, albo było potrzebne zagwarantowanie komuś jakiegoś innego systemu do przenoszenia rzeczy, to jest z Decathlonu mały taki plecaczek 10-litrowy, jakkolwiek pełnoprawny, no bo ma ramionczka, zapakujemy go, zamkniemy zamkiem i mamy 10 litrów do przenoszenia na plecach. W momencie, jeżeli akurat temu plecakowi by coś się stało i nie miałbym możliwości jego naprawy na miejscu, no to przynajmniej mogę te 10 litrów najpotrzebniejszych rzeczy zabrać i iść dalej. No i tyle w temacie. Więc teraz zamkniemy właśnie tą główną komorę, która właśnie też pokazała zawierające w niej rzeczy. I przejdziemy właśnie, co mamy za wyposażenie w komorze głównej drugiej. Obejrzeliśmy sobie tą komorę główną tutaj. Komora główna druga to już jest typowa część z akcesoriami do bytowania. Więc zapas wody. No to jest generalnie sprawa indywidualna. Wody powinno zazwyczaj być więcej niż mniej. Generalnie dobrym pomysłem są filtry, które umożliwiają jej uzdatnianie właśnie i nie trzeba w takiej ilości przenosić. To jeszcze przede mną takiego filtra nie mam, ale zamierzam, bo wiem, widziałem już, czym to się je. Koledzy właśnie w czasie naszego spaceru przez Bory pokazali dwa rodzaje, więc to naprawdę sprawa filtra i uzdatniania wody przemówiła do mnie. Póki co dźwigam ze sobą, więc mam tutaj niedużo, bo litr. Powinno tego być przynajmniej dwa razy więcej, jeżeli mowa o dniu, dwóch, bo bez wody 3 dni przeżyjemy, ale po co się męczyć. Coś, szybki zastrzyk na energetyczny, zwykłe orzeszki. Zwykłe, niezwykłe. W momencie, jak już człowiek jest głodny, to one naprawdę, naprawdę smakują bosko. Więc rzeczy nie są tutaj, jak widzicie, umieszczone specjalnie tematycznie. One są umieszczone wagowo, to ile miejsca zajmują i jak te miejsce zajmują. W lesie, w hotelu Wam się to nie przyda, ale w lesie taka piłka to jest składana, to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. No naprawdę organizacja ogniska długotrwałego z grubymi właśnie konarami, które będą się paliły, to dzięki temu po prostu to jest fraszka. Nie nałamiemy tak gałęzi, nie nałamiemy takich grubych pniaków. No, jak w lesie, to wiadomo, że i nóż się przyda, więc akurat tutaj właśnie wyposażyłem nóż. I to nie tylko do krojenia parówek, właśnie dużo rzeczy obozowych nożem. Jak człowiek chodzi na lekko i nie ma nawet przykładowo śledzi do rozstawiania tarpa, to właśnie nożem sobie to wszystko można ładnie zorganizować, wystrugać.
Część znowu na docieplenie się. Mogłoby być w komorze głównej. Tam już nie było miejsca. Mamy miejsce tutaj. Czyli czapeczka. Rękawiczki. Ja te rękawiczki noszę nawet latem, ponieważ znowu, jak zaczynamy spać, albo mamy taką bandycką godzinę czwartą, piątą i śpimy pod otwartym schronieniem, jakim jest tarp, będzie z nas wyciągało ciepło, nieważne w jakiej akurat sytuacji pogodowej, upalnej bądź nieupalnej się znajdujemy. Tutaj szczęśliwie widzę, że dochodzimy do części gastronomicznej. To jest moja kuchnia. Nie będę tego rozwalał, bo nie chce mi się później tego zbierać. No to jest kolejna rzecz, którą można osobno recenzować. Czyli mamy secik, mamy garnek, mamy kubek 250 ml, garnek ma chyba 800 ml. W środku mam schowaną butlę z gazem, w środku jest schowany palnik z zapalnikiem piezo elektrycznym, więc nawet teoretycznie bez zapalniczki da radę. Co na to? Przecież nie chodzi o palenie, tylko gotowanie wody. Właśnie już nieraz przeze mnie sprzedawana puszka Bonduela, czyli konkarne, moje ulubione. Idealne danie na raz, jak to zjemy w ciągu dnia, to jesteśmy na tyle najedzeni, że na pewno nie będziemy zasypiali głodni, chociaż wiadomo, że sprawa bardzo indywidualna. Najważniejsze wyposażenie w tym plecaku. Wy to już powolutku widzicie, a ja wiem doskonale, do czego ja tutaj zmierzam. Tu nie ma w tym nic wstydliwego. My jesteśmy tylko workiem mięsa i jak wszystko biologiczne, to co w nas wchodzi, w końcu z nas musi wyjść. Taśma życia koniecznie spakowana w czymś wodoodpornym. To jest po prostu minimum absolutnie komfortu. Ja sobie nie wyobrażam bez tego bytowania. Mogę nie mieć różnych rzeczy. Ja jestem w stanie zapomnieć nawet śpiwór albo karimatę. Bez taśmy życia w lesie jest po was. To jest kwestia psychiki. Rękawice robocze. Ktoś korzystał i zostawił brudne. Rękawice robocze. Wiadomo do czego. I to by była zawartość właśnie tej torby. Rezerwowo poncho przeciwdeszczowe. 3 zł z każdym kiosku. Przykryje całą waszą sylwetkę. Zakryje oraz właśnie ten plecak. My już jedno takie mamy. Więc jako postacią kurtki. Więc oddajemy osobie, która by chciała skorzystać, a nie miała. Ponieważ to my pomyśleliśmy w tej grupie o takich zabezpieczeniach. Dobra, przechodzimy do kieszeni zewnętrznych, ale to sekundka, nie będę tu na brudno, najpierw sobie spakuję to, co pokazałem i pokazujemy dalej. Ja bardzo lubię, jak rzeczy są poukładane tematycznie, ja bym każdy temat do osobnego worka strunowego spakował i wiedział, że to jest do jedzenia, to jest do ubierania, a coś innego do czegoś innego. Jednak jak wspomniałem, forma rzeczy, ich waga też nadaje formę. Forma rzeczy nadaje formę pakowania się. Nie będziemy szukali słowa. Sznurek. Tego nigdy za dużo. To jest sznurek z naturalnych materiałów, dlatego właśnie nie ma może na jakichś najbardziej niesamowitych właściwości. Ale też wiem, że używając go nie śmiecę, jeżeli z jakiegoś powodu nawet ten część tego sznurka gdzieś zostanie i nie zabiorę jej ze sobą, no to po prostu nie dokładam kolejnego plastiku właśnie w środowisko naturalne. Sznurka. Im więcej, tym lepiej. To jest taki uniwersalny wzór na ilość sznurka potrzebną w lesie, bądź w hotelu. I tu mamy elektrykę. Powerbank już nieraz przeze mnie pokazywany, oczywiście zabezpieczony przed wilgocią. Do tego kabel właśnie tutaj dodałem osobno, bo nie pamiętam, co z nim robiłem, dlatego jest osobno. Też powinien być schowany tutaj właśnie w tej siatce. No i szybka przegryzka, paczka tych sezamków, coś słodkiego, taki szybki, energetyczny shot. Jak jesteśmy zmęczeni i gdzieś idziemy, to tak naprawdę ja rzadko kiedy mam okazję usiąść i zjeść hamburgera. Najczęściej mam ochotę po prostu zjeść jakiegoś batona, który zawiera cukier. Cukier i jeszcze raz cukier. Po konkretniejsze tłuste jedzenie, to dopiero jak już trochę organizm chłonie, wtedy jakieś tam stanie się zaczyna. Myślę, że jest to kwestia indywidualna, ale ja w tym wypadku akurat dosyć mocno znam siebie. Więc tutaj jak widzicie dużo nie ma, jakkolwiek właśnie jak gdzieś jesteśmy w podróży czy coś takiego, no to duży powerbank z kablem nie ratuje sprawy nam tylko w lesie. Pewnie powinienem przyciąć film i zacząć jak już będę przygotowany, żeby było profesjonalnie, ale ja profesjonalny jeszcze nie jestem, nie wiem czy będę chciał być. Jedziemy dalej, ostatnia kieszeń tutaj dolna. No, ostatnio ładnie chciałem to zrobić. To są wszelkiego maści gadżety, które, no gadżety powiedzmy tak, w lesie, jeżeli jesteśmy sami,
w nocy, to nie jest gadżet. Światło musi być. Czołóweczka, żeby mieć ręce wolne, wiadoma zaleta tego typu rozwiązania. Do tego w środku mamy dodatkowe baterie do niej. Nie można pozwolić sobie w lesie, żebyśmy zostali bez światła. Różnych rzeczy może nam braknąć, ale jak zostaniemy bez jakiegokolwiek źródła światła, to jest sytuacja podchodząca pod niebezpieczną. Część apteczkowa. Podstawowa rzecz. Generalnie apteczkę też mam w spodniach, gdzie kiedyś już wspominałem, linia zero. Na wszelki wypadek, gdybym był z plecakiem bez spodni, podstawowa apteczka, gaza, bandaż, jakaś tam sól fizjologiczna, z tyłu jest wacik z alkoholem i troszkę plastrów, właśnie żeby te podstawowe przerwania naszej integralności jakoś było można załatać. Źródło ognia. Tutaj bez większej filozofii, trzy źródła ognia. Podstawowa zapalniczka, zapałki, do zabawy w lesie, krzesiwo. Umiejętność rozpalenia krzesiwem ognia, naprawdę po próbach i oglądaniu, jak to łatwo wygląda na filmach, na początku daje dużo irytacji, ponieważ to takie łatwe nie jest, a później z kolei bardzo dużo satysfakcji, że się umie. Chusteczki, jeżeli taśma życia nie jest w swoim pierwotnym wymiarze potrzebna. Chusteczki są takie cywilizowane, takie, jak wyjmiemy chusteczki w hotelu, to one bardziej niż taśma życia, tak właśnie przy innych gościach hotelowych. Flamaster, no to już bardziej jest typowo hotelowa rzecz, przydatna na jakichś tam sympozjach, wykładach, żeby było można coś tam na flipcharcie namalować. Jakkolwiek też ma tutaj trochę jest usurwiwalowany, ponieważ ma naklejony na siebie właśnie tutaj zapas duct tape'u. Wiadomo, duct tape'em można zrobić wszystko. Jeżeli czegoś nie udało się zreperować duct tape'em, to znaczy tylko tyle, że użyto za mało duct tape'u. Gdy wychodzimy z hotelu, często mówimy o tym, że zostaną nam fajne wspomnienia. Jak ja jestem w hotelu, mam taką słabość. No trudno i darmo, czyni mnie to może Januszem, ale z drugiej strony patrzę, jaki piękny niezbędnik. Nici. Dobra, chyba to będę musiał wyciąć jeszcze raz. Nitka, agrafka, igła, no nie do przesenienia rzecz, jeżeli jesteśmy i w hotelu, i w lesie. Więc jak widać, z hotelu wynosimy nie tylko wspomnienia. Niezbędnik. Niezbędnik, wiadomo, to jest chińskie wydanie niezbędnika. Oni mają problem kurde z opakowaniami jednak. Fajny niezbędnik, przede wszystkim dlatego, że nie jest to tak zwany spork, czyli mamy do wyboru łyżkę albo widelec, tylko bierzemy normalnie schaboszczaka, w jednej ręce trzymamy nóż, w drugiej widelec, który właśnie jest samodzielny, a nie jest tylko częścią lewą, prawą, górą, dołem całości. I możemy właśnie w domowych praktycznie warunkach w standardzie jeść. Ja mówię wam o nożu, ciach, nóż z blokadą. Więc mamy lewa, prawa ręka zajęta, normalnie jemy, nie wybieramy czy pić komorą zupną w części dolnej, czy odwrócić widelec i nabrać właśnie sobie kawałek mięcha. Sytuacja, ciemność, hotel, brak prądu, las wiadomo, kandelki, cztery kandelki, każdy z tych kandelków ma przetestowane 4 godziny świecenia, więc mamy tutaj parę godzin ładnych zapasu. No i żeby co? Żeby nie śmiecić, tak hotel jak i las, worek na śmieci, zabieramy wszystko ze sobą, co żeśmy tutaj przytargali. No i co? To byłby pomysł na dzisiejszy materiał. Wiem, że wyszło długo, nie wiem z jakiegoś powodu większość osób, gdzie się spotykam, generalnie z komentarzami, ma jakieś uwagi do długości filmów. No ja generalnie jak mam coś do powiedzenia, to chcę to zrobić całościowo w bloku. Osobiście lubię oglądać innych, tych, których ja subskrybuję właśnie i mają materiał jakiś taki dłuższy. Szczerze mówiąc, nawet mnie irytuje, jeżeli ktoś wstawia film, nowa pozycja, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty. A tak to usiądę w fajnym klimacie wieczorem, obejrzę sobie właśnie, ktoś ma 17-25 z jakiejś wyprawy i wpadam w nim ten klimat, ja tam jestem razem z nim. Więc to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Daje mi to wtedy jakieś tam mniej więcej pojęcie o tym, czy to w jakąś ta forma, czy to się rozwija w jakimś fajnym kierunku.
czy to chwyta. Znaczy, no generalnie skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chwyta, bo też widzę wasze statystyki i że no, mam satysfakcję z tego, że... o, przepraszam. To jest od długiego gadania. Mam jakąś tam właśnie satysfakcję, że z tego co mówię, to widać, że później jednak jest to właśnie oglądane. Od jakiegoś czasu nawet w związku z tym zacząłem myśleć o tym, co mówię, co nie zawsze mi się zdarzało. Więc kwestia bardziej teraz właśnie jest przemyślana, właśnie taka też odrobinka stacjonarna, więc zapraszam do subskrybowania kanału. Jak subskrybujecie z jakiegoś powodu, i tak trzeba walnąć ten dzwonek, żeby było można właśnie zobaczyć o tym, że w tej chwili coś się na kanał dodało, żeby nic nie ominęło. Więc mam też pomysł na następny odcinek, będzie odrobineczkę zbliżony. Chciałem was zaprosić do lasu na pierwszą samotną nockę, to znaczy zaprosić do wykonania pomysłu. Chcę was zaprosić na pierwszą samotną nockę solo, ponieważ u mnie minęło 4 lata od tej niesamowitej inicjacji, gdy no naprawdę forma właśnie spędzania wolnego czasu czy doświadczenia właśnie rzeczywistości świata w momencie, jak po pracy w piątek lądujecie właśnie w lesie i nagle wasze plany, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok, redukują się tylko do tego, gdzie jesteśmy tu i teraz i żeby dotrwać parę godzin do świtu następnego dnia, żeby nic z rzeczy, których sobie wyobraziliśmy, nas nie zeżarły. Przede wszystkim psychicznie, bo realnie raczej to się nie wydarzy. Więc następny odcinek będzie właśnie techniczny, mam zamiar... To będzie długi dopiero odcinek, jeżeli ja właśnie wezmę i porozkładam to, co mam w pomyśle, właśnie schronienia, tarpy, różnego rodzaju właśnie maty, systemy właśnie izolacji od podłoża. Ale to dajmy się rzeczom wydarzyć. Więc dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem. No i ciach! Dzwoneczek. No ale co, dobra, tutaj wszystko w sumie powiedzieliśmy sobie. Oprócz tego ja już doczytałem, bo też właśnie no, niesamowite wrażenie przy przelocie tych samolotów był ten dźwięk tego silnika. To było coś kosmicznego po prostu przy tak niskim pułapie i takie wycie, a ja mieszkam w Pruszczu Gdańskim. Dla mnie przeloty samolotów nie są niczym nowym, bo u nas nad Rębiechowo, nad Gdańskiem, jak na lotnisko cywilne, właśnie tam kołują, kołują na pasie. Zawracają, robią właśnie podejście do lądowania. No to ja ten dźwięk tych silników, ja przy tym się budzę i ja przy tym zasypiam. Ja bym miał problem, gdyby tych silników nie było. Co tutaj było takiego dziwnego, co odróżniło te silniki, gdzie ja po prostu nie, zupełnie organizm nie akceptował, co słyszę i one wywoływały właśnie taki podświadomy mega lęk. Okazuje się, że silniki dzielimy na właśnie silnik samolotu wojskowego oraz cywilnego, to jest silnik dwuprzepływowy, czyli polega to na tym, że mamy dwa tunele wejścia powietrza do silnika. Przez wentylator jest tunel zewnętrzny, w którym to powietrze za wentylatorem omija sprężarki i komerę rozpalania, wylatuje za samolotem. To powietrze pełni taką rolę jak w zwykłym silniku tłokowym, po prostu gdzie śmigło ciągnie samolot. Oraz jest właśnie drugi obiekt, tunel, w którym to powietrze jest właśnie kompresowane sprężarkami, nagrzewane, dodawana jest mieszanka paliwowa, ona jest zapalana i mamy typowego odrzutowca i lecimy. Więc zarówno silnik wojskowy, jak i cywilny jest silnikiem dwuprzepływowym, jakkolwiek ten cywilny jest tak zwanym odmianą silnika, silnikiem turbowentylatorowym. Różnica jest pomiędzy tymi silnikami, to jest teoretyczna, umowna, pływająca, ale chodzi o to, że generalnie różnica pomiędzy tymi silnikami to jest stosunek dwuprzepływowości. I tak silnik właśnie wojskowy ma nisko stosunek dwuprzepływowości, więc może on wynosić nawet w uproszczeniu 1:1. Jedna część powietrza przepływa przez silnik, druga część powietrza omija go. Znaczy nie omija silnik, tylko omija właśnie te elementy właśnie zapłonu paliwowej i tak dalej. Natomiast silniki cywilne mają wysoki stosunek dwuprzepływowości, dlatego nawet 5:1. 5 części powietrza przepływa pierwszym tunelem dookoła części właśnie sprężarkowej, paliwowej komory spalania, nadając właśnie jak zwykłe śmigło ciąg. I tylko jedna część powietrza wchodzi w ten silnik odrzutowy. Ze względu właśnie na tą różnicę, te odrzutowce cywilne nie są aż takie agresywne właśnie w odbiorze,
i myślę, że już będę ten długo pamiętał, jak wygląda właśnie, jak się słyszy właśnie tak nisko przylatujące myśliwce właśnie wojskowe nad terenem cywilnym. No i co teraz? Przechodzimy do recenzji plecaka, skoro właśnie już ten jeden, moim zdaniem, mega ciekawszą część udało się wprowadzić, czyli po co plecak i takiego rodzaju plecak. A teraz zobaczmy właśnie, co mam, bo przy okazji będziecie właśnie mieli okazję zobaczyć jego właśnie zawartość w takiej konfiguracji.